Gmina Poczesna. Tu warto mieszkać i inwestować. Tę zasadę zrównoważonego rozwoju stosuję od początku mojej pracy na stanowisku wójta gminy Poczesna. Ale ten dobry, zrównoważony rozwój gminy byłby niemożliwy, gdyby nie bardzo dobra współpraca z samorządem, z radą gminy, ale przede wszystkim z mieszkańcami gminy Poczesna. Gmina Poczesna zamieszkała przez około 13 tysięcy mieszkańców. Położona jest w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W pierwszej połowie XX wieku był to ważny ośrodek pozyskiwania rud żelaza, co miało wpływ na rozwój gminy. Obecnie działających kopalni już nie ma, ale Poczesna rozwija się nadal. Przez ostatnie 4 lata władze gminy ze środków unijnych pozyskały 21 milionów złotych. W 2011 roku Poczesna w rankingu przeprowadzonym przez Gazetę Rzeczpospolita w kategorii Fundusze Unijne Gminy Wiejskie zajęła 17 miejsce w Polsce. Jedna z ważniejszych dziedzin życia i działalności i pracy w samorządzie to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, mamy na myśli działalność policji, mamy na myśli działalność ochotniczej straży pożarnej w sytuacjach kryzysowych, ale bezpieczeństwo to również budowa chodnika, budowa dróg. Aby to wykonać, wcześniej musi być zrobiona infrastruktura kanalizacyjna i w takiej kolejności gmina Poczesna te zadania wykonuje. Każdy z nas powinien czuć się bezpiecznie bez względu na to, czy przebywa w domu, na ulicy, zakupach, czy też w pracy. Ważne jest również to, abyśmy mieli świadomość, że bezpieczni są także nasi bliscy i temu służą m.in. powstałe inwestycje. Jedną z najważniejszych i największych jest budowa kanalizacji sanitarnej. Jeden z projektów realizowany jest w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Wrzosowej i Sobuczynie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 33 km, w tym kanalizację grawitacyjną i tłoczną oraz 5 przepompowni ścieków. Wartość tej inwestycji to około 26 milionów złotych. W pierwotnej koncepcji planowano wybudowanie sieci kanalizacyjnej złożonej jedynie z kolektorów głównych oraz odcinków od kolektorów głównych do granicy nieruchomości. Mając jednak na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców gminy i zmniejszenie kosztów, jakie mają ponieść, postanowiono wybudować dodatkowe odcinki od granicy nieruchomości do pierwszej studzienki na posesji właściciela. Kolejny projekt o wartości 17 milionów złotych realizowany jest w Bargłach, Michałowie i Nieradzie. Inwestycja ta obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej. Tu także zdecydowano poprowadzić przyłącza do pierwszej studzienki na posesji właściciela. Jej planowane zakończenie to lato 2015 roku. Pierwsze podłączenia będą już w 2014 roku. W zakres każdej z tych inwestycji wchodzi również położenie nowej nawierzchni dróg. Tam, gdzie kanalizacja już jest, można zadbać o jakość dróg i pobocza, budując na przykład chodniki, tak ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przykładem jest ulica Sabinowska, gdzie modernizacji nawierzchni towarzyszyła właśnie budowa poboczy. Chodniki powstały również wzdłuż ulic Targowej w Nieradzie i Długiej we Wrzosowej. Jedną z ważniejszych inwestycji dotyczących bezpieczeństwa była budowa ronda w Zawodziu wraz z budową parkingu na skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Długiej. Przed budową ronda na ruchliwym skrzyżowaniu często dochodziło do kolizji i wypadków. Obecne rozwiązanie bardzo chwalą sobie zarówno kierowcy, jak i piesi. Natomiast parking, na którego budowę pozyskano środki unijne z uwagi na znajdujący się w pobliżu cmentarz, jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców. Z pozyskanych przez gminę środków na likwidowanie skutków powodzi sukcesywnie konserwowane i udrażniane są rowy oraz budowane przepusty i remontowane drogi. Przy pomocy środków zewnętrznych udało się także odbudować zniszczony w 2010 roku podczas powodzi most w Korwinowie, co znacznie skraca czas przejazdu między Zawodziem a Korwinowem. Wyremontowano także drogę między tymi dwoma miejscowościami. Te wszystkie inwestycje mają na celu podnieść komfort życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo, dlatego wójt gminy nie zapomina również o instytucjach, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo. Z tego powodu samorząd m.in. dofinansowuje policję, dając środki na kupno pojazdów.
cały czas doposaża także jednostki ochotniczych straży pożarnych. W gminie działa 6 jednostek, które niosą pomoc mieszkańcom podczas pożarów i powodzi, a ze względu na bliskość drogi krajowej nr 1, to właśnie strażacy najczęściej jako pierwsi dojeżdżają do wypadków. 4 jednostki należą do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, także wydatki są strasznie duże w zakupie sprzętu, mundurowania i bez pomocy urzędu gminy, wójta gminy Poczesna, pozytywnie zawsze opiniującego wydatki, które jednostki mają, dlatego po prostu posiadają takie zaplecze bardzo dobre. Poczyniliśmy starania w zakupach samochodów nowych. Odeszli żeśmy od karosowania starych samochodów, bo karosowanie starych samochodów uzyskaliśmy, że nie jest to dobry, prawda, wydatek ze względu na to, że duże pieniążki na karosowanie, na remonty się wydawało. I w ostatnich latach pozyskaliśmy 3 samochody nowe, to znaczy się Wrzosowa, Poczesna i Słowik. Są to 2 Mercedesy i 1 Ducato, Fiat, znaczy lekki samochód dla Słowika. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców przy przedszkolu i na osiedlu w Hucie Starej B oraz na Stadionie Olimpii zainstalowano monitoring. Sukcesywnie systemem monitoringu będą obejmowane kolejne miejscowości. Gmina Poczesna to gmina podmiejska. Gmina, w której liczba mieszkańców cały czas wzrasta. Wzrasta z przyczyn naturalnych, ale wzrasta przede wszystkim w wyniku migracji ludności. Tutaj swoje miejsce docelowe znajdują mieszkańcy Częstochowy, znajdują mieszkańcy gmin sąsiednich. A to wszystko dlatego, że standard życia naszych mieszkańców jest bardzo wysoki. Staramy się, aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Poczesna jest jedyną gminą w sąsiedztwie Częstochowy, w której do wszystkich miejscowości dociera miejska komunikacja. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą bez przeszkód dojeżdżać do pracy, kina, teatru czy szkoły. W przypadku tych ostatnich chodzi o szkoły średnie i uczelnie wyższe, bo do gimnazjum nauka odbywa się w szkołach prowadzonych przez gminę, a te funkcjonują bardzo dobrze. Mamy na naszym terenie bazy dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, szczególnie w pomoce multimedialne, takie jak tablice interaktywne, grafoskopy, projektory, kamery. Wszystko to jest dostępne dla naszej młodzieży. Nauczyciele są dobrze przygotowani do wykorzystywania tych pomocy dydaktycznych. Dbamy o rozwój fizyczny uczniów, ponieważ cieszymy się dobrą współpracą z naszym samorządem. Korzystamy z udogodnień, które nam samorząd stwarza, z sal gimnastycznych, z dobrej bazy sportowej na zewnątrz, a więc boisk sportowych, które są przy każdej placówce oświatowej. Jurajskim produktem roku 2012 została szkoła podstawowa i sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Poczesnej. Budowa tego kompleksu była jak na razie największą inwestycją w historii gminy. Całość kosztowała ponad 17 milionów złotych. W szkole znajduje się 12 klas, każda z nich ma profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Ponadto są przestronna świetlica, centrum informacyjno-biblioteczne, w którego skład wchodzą biblioteka i czytelnia, centrum multimedialne z 2 pracowniami komputerowymi oraz centrum administracyjne, w którym znajdują się sekretariat, pokój nauczycielski, sala konferencyjna, archiwum i gabinet lekarski. Szerokie i widne korytarze zwiększają bezpieczeństwo uczniów, szczególnie podczas przerw. Szkoła jest nie tylko nowoczesna i wygodna, ale również kolorowa i przyjazna. Nie odstrasza młodych ludzi, a wręcz zachęca ich do nauki. Na uwagę i podkreślenie zasługuje również to, że obiekt został tak zaprojektowany, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie dydaktyczne, wychowawcze i administracyjne szkoły. Do budowy szkoły zostały użyte najlepsze i najnowocześniejsze materiały. Dobra izolacja ścian, podłóg, sufitów nie powoduje strat ciepła, dzięki czemu szkoła jest nie tylko nowoczesna, estetyczna i kolorowa, ale także ekonomiczna, jeśli chodzi o utrzymanie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku hali sportowej, która także posiada pełne zaplecze sanitarne, sale do gimnastyki korekcyjnej, trybuny, hol główny z portiernią oraz aneks dla gości. W sali zamontowano 2 kurtyny grodzące, umożliwiające podział na 3 boiska treningowe.
Nowością i dużym udogodnieniem są rozsuwane trybuny potrzebne wtedy, gdy pojawia się większa ilość kibiców lub osoby niepełnosprawne. Przy szkole znajduje się również nowoczesny kompleks boisk sportowych z bieżnią, które pokryte są materiałem pozwalającym bezpiecznie przeprowadzać zajęcia z dyscyplin lekkoatletycznych, jak również rozgrywać mecze, na przykład tenisowe, koszykówki, piłki nożnej czy siatkówki. W ramach podnoszenia standardów życia wykonano termomodernizację osiedla w Hucie Starej B. Modernizacja bloków zakończyła się odnowieniem elewacji. Budynki są teraz nie tylko energooszczędne, ale również estetyczne. Bardzo ważne było również dokończenie budowy chodników, parkingów oraz dróg dojazdowych. W Poczesnej duży nacisk kładzie się na integrowanie lokalnej społeczności. Służą temu takie obiekty jak świetlica wiejska w Nowej Wsi. Odrestaurowana w 2011 roku, służy nie tylko dorosłym, ale także dzieciom. W gminie Poczesna w każdym sołectwie są świetlice wiejskie lub środowiskowe, które tętnią życiem. Głównym statutowym obowiązkiem naszym jako ośrodka kultury jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań i talentów. Staramy się, by wszyscy mieszkańcy gminy mogli znaleźć tutaj takie zajęcia, które usatysfakcjonują ich z jednej strony, z drugiej strony rozwiną ich talenty i umiejętności. Ofertę dzięki bardzo silnemu wspomaganiu oczywiście samorządu gminy, opiece pana wójta, kierujemy pod adresem praktycznie całego przedziału wiekowego, począwszy od przedszkolaków, mamy na zajęciach dzieci 2-3-letnie, po naszych ulubionych seniorów. Ludzie korzystający z oferty przygotowanej przez samorządowy ośrodek kultury tańczą, śpiewają, robią zdjęcia, malują, rzeźbią, ale biorą również udział w takiej bardzo szeroko prowadzonej edukacji kulturalnej. Staramy się tutaj razem z samorządem przygotowywać taką ofertę, by ta wysoka kultura, kultura z tak zwanej wysokiej półki przychodziła do nas. Wykorzystujemy bardzo często imprezy plenerowe do tego celu, a ostatnio dzięki temu, że mamy świetną halę sportową, to od czasu do czasu przeobrażamy ją, czy to w salę widowiskową, czy w salę teatralną. Dzięki temu w Poczesnej koncertowali m.in. Maja i Andrzej Sikorowscy. Gminny Ośrodek Kultury jest także współorganizatorem takich imprez jak Dni Poczesnej, to święto gminy przeznaczone dla wszystkich mieszkańców bez względu na wieki i upodobania. Co roku impreza odbywa się pod innym hasłem, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Jest to niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie, które integruje mieszkańców. Poczesna jest gminą podmiejską, ale władze gminy i mieszkańcy nie zapominają, jak duży wysiłek należy włożyć, żeby zebrać plony. Dlatego w kalendarzu tradycji poczesnej wpisane są obchody obrzędów, do których należą dożynki. Prezentują się na nich koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, a przede wszystkim mieszkańcy. Władze gminy doceniają także trud, jaki w wychowanie młodego pokolenia wkładają pedagodzy. Dlatego każdego roku uroczyście obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Z reguły nie są to tylko podziękowania i kwiaty, ale także występy artystów. W ostatnich latach jednym z nich był znany tenor operowy Juliusz Ursyn Niemcewicz. Inwestowanie w młodzież i jej rozwój to priorytety władz gminy. Młodzież musi wiedzieć, jaka jest jej historia i korzenie. Co roku z wielkim pietyzmem przygotowywane są obchody rocznic, m.in. świąt państwowych 3 maja i 11 listopada.
2014 roku minęła 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uroczystości gminne zorganizowano w Słowiku. Były występy artystyczne najmłodszych, prezentacja multimedialna inwestycji, które udało się zrealizować przy pomocy środków unijnych, wspólne gotowanie potraw pochodzących z krajów Unii Europejskiej, zawody sportowe i wiele innych atrakcji. Poczesna zorganizowała również prezentację stołów bożonarodzeniowych. Tradycyjne potrawy wykonały panie z kół gospodyń wiejskich z Poczesnej, z okolicznych gmin, a także z sąsiednich powiatów. W nowej hali sportowej odbył się także koncert rodzinny dla mam, ojców i dzieci. Zaśpiewał ksiądz biskup Antoni Długosz. Gmina Poczesna wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Karykatury postanowili pokazać, że o poważnych problemach można mówić z przymrużeniem oka. W sali konferencyjnej szkoły w Poczesnej odbyło się seminarium połączone z wystawą prac karykaturzystów Stop zaśmiecaniu lasów. W szkole w Poczesnej odbyły się także Dni Olimpijczyka, podczas których najlepsi młodzi sportowcy z gminy otrzymali kółka olimpijskie. Była to także okazja do spotkania z wybitnymi sportowcami, którzy reprezentowali Polskę w Igrzyskach Olimpijskich. Dni Olimpijczyka nie odbyły się w Poczesnej przez przypadek. Gmina stawia na sport i dlatego na jej terenie odbywają się różne imprezy sportowe i rekreacyjne, takie jak wyścigi kolarskie czy marsze Nordic Walking. Wychodząc z założenia, że przykład idzie z góry, w wielu zawodach startują władze gminy. Najważniejsi są jednak w tym mieszkańcy, a przede wszystkim młodzież. W aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ważną rolę odgrywają rozgrywki sportowe, które w naszej gminie funkcjonują w ramach Sportowej Ligi Szkół Podstawowych Gimnazjów. Walczymy o Puchar Wójta Gminy Poczesna. Inicjatora i głównego patrona imprezy nieprzerwanie od 2007 roku. W samych rozgrywkach, oprócz szkół z naszego terenu, uczestniczyły szkoły z gmin ościennych, z Tarczy, Konopisk czy nawet z gminy Częstochowa. Na terenie gminy Poczesna działają kluby sportowe, a z boisk, w tym także orlików, mieszkańcy korzystają praktycznie codziennie. Te starania władz gminy zostały zauważone i w ramach programu Budujemy Sportową Polskę Poczesna za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji otrzymała wyróżnienie Sportowa Gmina 2014. Wyróżnienie to przyznaje klub Sportowa Polska. Takie podejście sprawia, że coraz więcej osób wybiera Poczesną jako swoją życiową przystań. Jednym z nich jest światowej sławy rzeźbiarz Jerzy Kędziora, znany przede wszystkim ze swoich balansujących rzeźb. Przy ulicy Południowej znajduje się jego PGR, czyli Poczesna Galeria Rzeźby. Mieszka się nieźle i coraz bardziej wrastam w tę gminę, bo dużo się dzieje, lepiej mi się teraz już dojeżdża, dobrze skomunikowany. Trochę jeszcze powiem tak, że być może za mało z ludźmi tutaj obcuję, chociaż staram się, ale mam tyle wyzwań ze świata, że bardzo często muszę wyjeżdżać. Ale jak się tylko coś dzieje, a jestem, to chętnie się tutaj włączam i próbuję robić jakieś specjalne meetingi, spotkania, akcje dla mieszkańców.
Artysta chętnie i z wielkim zaangażowaniem włącza się w życie gminy. Niejednokrotnie gościł w swojej galerii młodzież, z którą prowadził zajęcia rzeźbiarskie, prezentował swoje umiejętności artystyczne i zachęcał do realizowania marzeń i rozwijania talentów. Gdy człowiek nie planuje przyszłości, to nie rozwija się. W gminie Poczesna jeszcze mamy wiele rzeczy do zrobienia. Mam tu na myśli dokończenie kanalizacji na tej części gminy, gdzie tej kanalizacji nie ma. Mam tu na myśli poprawienie bezpieczeństwa, budowę chodników, budowę dróg o wysokim standardzie. To wszystko po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Służba zdrowia. W najbliższym czasie chcemy rozpocząć modernizację, remont ośrodka zdrowia we Wrzosowie czy budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie. Część gminy Poczesna położona jest na terenie zalewowym. To miejscowości Korwinów, Słowik, Kolonia Borek. Co jakiś czas na teren gminy Poczesna, o którym właśnie mówię, przychodzi powódź. Te miejscowości są zalewane. Likwidujemy skutki, a na pewno zrobimy wszystko, żeby zlikwidować przyczyny. A przyczyną tego, że te miejscowości są zalewane, jest to, że nie ma wałów ochronnych przy rzece Warcie. Gmina Poczesna podjęła już wszelkie starania, aby dokumentacja na wały w tych miejscowościach przy rzece Warcie była wykonana, a później w niedalekiej przyszłości, aby były wykonane wały, które skutecznie ochronią te miejscowości przed powodzią. Szanowni Państwo, we wszystkich działaniach, które czynię dla mieszkańców, najważniejszy jest człowiek. Aby w gminie Poczesna czuł się dobrze, aby tutaj mógł mieszkać, żyć, pracować, aby tu lokowały się przedsiębiorstwa, aby tu wracał i tu znajdował swoje miejsce.